Dzień dobry, witamy Was w wielkim teście naszych shincha, które do nas właśnie dotarły. No i mamy tutaj naprawdę fantastyczne, nowe, świeże herbaty japońskie. Przedstawimy je dzisiaj i spróbujemy. Tak jest. Czym jest shincha, to już wiecie z poprzedniego filmu. Jeśli nie wiecie, to zachęcam, żeby najpierw obejrzeć właśnie nasz poprzedni film, w którym tłumaczymy wszystko, czym jest herbata shincha japońska, a teraz będzie to już stricte degustacja tych herbat, wszystkich shincha, które mamy w tym momencie dostępne, 6. Ok. Tak, 6 shincha. Przetestujemy je dla Was, po to, żebyście mieli tak naprawdę też taki szerszy trochę ogląd, prawda, sytuacji, na temat niuansów trochę między nimi. No i myślę, że to będzie coś takiego pożytecznego, takiego wartościowego. Ja jeszcze 2 sinć z tego wyboru akurat nie piłem. Ty chyba jednej. Ja jednej nie piłem jeszcze. Także jest bardzo tutaj dynamiczny ten okres, no ale skupiamy się akurat w tym momencie konkretnie na tym, żeby to zaparzyć fajnie, dobrze dla Was i żebyśmy mieli tutaj jak największy przedział tych różnych możliwości. I mam nadzieję, że ten film też nauczy Was i nas czegoś ogólnie o herbatach japońskich typu sencha, bo mamy tutaj przekrój stylów obróbki od lekkiego parowania, lekkiej obróbki parą wodną do głębokiej obróbki parą wodną. I na środku są herbaty obrabiane w stylu standardowym, czyli średnia obróbka parą wodną. Ok, czyli co? Chyba przedstawiamy, co mamy na stole, tak? Po kolei. Tak. Okay. Mamy, zaczynamy od tych herbat sencha lekko parowanych, czyli mamy Mirume z prefektury Shizuoka, mieszanka 4 kultywarów. Kabuse, też z tego samego pola, z prefektury Shizuoka. To jest też mieszanka, nie wiemy dokładnie jakie są kultywary, ale przeważa tu yabukita. Jest to herbata zacieniana. Dalej, Nanmei, to jest z południa Japonii, głęboko z południa Japonii, dystrykt So w prefekturze Kagoshima. Dalej jest Saemidori z Kirishimy, również prefektura Kagoshima. I dalej jest Saemidori w wersji z długą obróbką parą wodną z Chiran, też z prefektury Kagoshima, więc tutaj będzie ciekawe też porównanie jednej obok drugiej. I na samym końcu kolejna herbata z prefektury Shizuoka i kolejna Fukamushi, kultywar Asanoka, jeśli dobrze pamiętam, z Hioki w prefekturze Kagoshima. No właśnie, tutaj bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś odnośnie obróbki, tak? Że tutaj jest jednak krótka, prawda? Obróbka parą wodną, a tutaj na przeciwległym biegunie jest dłuższa obróbka. Więc przypomnijmy, tutaj to jest Asamushi. Asamushi, tak. Tutaj chūmushi, tak. I tutaj Fukamushi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Po 2 herbaty. Okay. Zaparzymy to inaczej niż standardowo by się dla siebie parzyło na co dzień. Tych liści tutaj w takim parzeniu jest trochę mniej niż byśmy zalecali do normalnego parzenia, natomiast czas jest zdecydowanie dłuższy i temperatura pewnie też jest trochę wyższa niż byśmy zalecali do tego typu herbat w standardowym parzeniu. Ale to wszystko ma służyć temu, żeby było w krótkim, szybko w tym teście, żeby dało się zrozumieć różnicę. I te herbaty trzeba zaparzyć trochę mocniej niż normalnie, żeby jak najbardziej uwypuklić właśnie te różnice, ewentualne wady i ich zalety. Temperatura wody powinna tutaj być 80 stopni, może jeszcze troszkę powyżej 80 stopni. 3 minuty. Ja bym wolał 2. Wiem, bałem się, że z tą ilością liści może być trochę za delikatny. No może zobaczmy. 2 minuty. Chociaż przy Fukamushi pewnie za delikatnie nie będzie, ewentualnie przy tych raczej Asamushi. Czas minął. Postaram się mniej więcej w takim samym tempie, w jakim nalewałem, wyciągnąć, czyli trochę oczywiście da mi się odsączyć. To co? Ja bym chyba zaproponował nietypowo, żeby zacząć od Fukamushi, bo one cały czas mogą się tam parzyć, te drobinki, może zaburzyć później nam ten test. Bo Fukamushi to herbata ze względu na swoją obróbkę bardzo drobna i te drobinki przez takie sitko też przenikają. Może najpierw słowo porównania o tych samych Fukamushi. Mnie osobiście bardziej smakuje Asanoka. Tak. Z tych dwóch, tak. Co sam się trochę dziwię. Jest trochę słodsza. I jest też taki, jak spróbowaliśmy tutaj wszyscy tej herbaty, smak, który nie każdemu się podobał, ale to jest taki troszkę jajeczny, można by powiedzieć. Jest tak jak w herbatach zacienianych trochę. Z tego co wiem, ona nie jest zacieniana, ale pojawia się taki troszkę właśnie zapaszek, taki jajeczno-morski, jak w zacienianych herbatach. No i co mi się bardzo podoba. Dużo takiej trawistości, takiej, ale bardzo dużo świeżej trawy, ale też takiej, ona jest taka cieplejsza trochę. Ta kukurydza, taka jakby gotowana trochę. No faktycznie, taka. Ale Saemidori ma też super posmak takiego winogrona białego. Jeszcze raz muszę spróbować. No zdecydowanie też Saemidori jest tutaj też taka najgęstsza, taka najbardziej jest gęstsza, właściwa. Tak. To obie są Fukamushi, ale wygląda mi na to, że jednak w Saemidori ta obróbka parą wodną była dłuższa jeszcze niż w Asanoce. Całkiem możliwe. I tak by po liściach jest taka trochę bardziej jakby taka zrównoważona też, tak? Ja akurat... Pierwsze wrażenie było takie, że ta mi bardziej podchodziła, ale teraz no, i taki balans ogólny bardzo mi się tutaj też podoba, tak, tej Saemidory. Aczkolwiek ja z reguły nie przepadam akurat za stylem Fukamushi. Tak? Po prostu to jest taki styl, zdecydowanie jest dla mnie trochę za ciężki. Tak? Tam zazwyczaj jest dla mnie taka trochę duża płytkość jakby w tym wszystkim. W sensie, że ta trawiastość jakby przenika do wszystkiego. Aha, i po prostu jakby cała ta herbata jest jakby przesiąknięta głównie tą trawiastością, tak? I to jest taki smak dla mnie dominujący jakby w tym stylu. Tutaj też będzie ciekawe porównanie, no bo Saemidori średnia obróbka i długa obróbka. Już próbowałeś chyba te... Tak, bardzo ładny zapach, taki naprawdę intensywnie świeży, taki ogórkowy, taki ogóreczek, taki właśnie no typowa nowalijka, tak, praktycznie. Albo arbuz. Ale taki pozytywny. I taka struktura naparu bardzo gładka. Fajna herbata. Tutaj chyba te liście są najbardziej zielone, tak? W sensie takie tak wygląda, intensywniejsze, najciemniejsza zieleń. Taka żywość bije od nich po oczywiście zaparzeniu, tak? I Nanmei. Bardzo ciekawe. O! No, faktycznie. Znaczna odmiana. lekko taka jajeczna też faktycznie, taki, najbardziej chyba. Ja bardzo lubię Nanmei, ale kultywar. No jest taka niesamowita. A trochę taka cieplejsza, nie jest taka surowa, tylko takie jest właśnie trochę ocieplenie. No, jakiś melon troszkę, taki tropikalny owoc. Tak, zdecydowanie. Fajnie się dzieje. Arbuz, melon. Faktycznie. Też klarowna. No, bardzo też, owocowa. Też klarowna, też dosyć delikatna, ale coś innego niż... Najbardziej klarowna w tym momencie. Tak. Co? Asamushi. Bardziej klarowna niż te Asamushi w zasadzie. Tak. Ale jest naprawdę super. Po prostu. A to jest najtańsza z tych, które tutaj są. No. Na szczęście mamy ją w największej ilości. Okej. To co? Kabuse? Kabuse, no tego jestem też ciekawy akurat. Kabuse, która pewnie w momencie, gdy oglądacie ten filmik, już się skończyła, ale na szczęście już wielu z was była bardzo rozchwytywana, więc wierzymy, że wielu z was już jej spróbowało. Tutaj jest sama jabukita głównie, tak? Nie jest sama jabukita, przeważa jabukita, ale... Fajna, taka lżejsza. Lżejsza, dość, no taka na co dzień, ale taka naprawdę super, w sensie jakby nie ma takiej ekstrawagancji jak te pozostałe, ale właśnie tak w takiej trochę prostocie, w mojej ocenie tutaj to jest coś takiego na plus po prostu, jeśli chodzi o tą kabusę. Ja tutaj czuję zawsze kabusę to bardzo lubię. Taką minutę tutaj czuję, której się też troszkę nie spodziewałem, która nie wiem z czym mi się kojarzy. Dziwne skojarzenie, z puerem. No to bardzo dziwne. No tak. Jest bardzo słodka. Bardzo słodka. Nawet powiedziałbym, że słodsza niż... Słodsza niż te Fukamushi. Niż Saemidori. Tak? Słodsza i naprawdę... No niesamowita też. Tak, ta słodycz. No dobrze, że mi tutaj nakierowujesz. No to jest ta słodycz. Dzisiaj dosłownie piłem też puera z Lao Chateau i to jest... On jest słodki. On jest jeden z słodszych puerów, które mamy i to jest... Może coś wspólnego w tej słodyczy jest. Chociaż oczywiście generalnie nic wspólnego te herbaty ze sobą nie mają. Tak. Jest... Słodycz i też owocki tropikalne też tutaj są, ale inne, tak. Inne niż w przypadku Nanmei. Inne na pewno. To jest tak bardziej... Takie arbuzowe. Takie bardziej arbuzowe, no. Dla mnie przynajmniej też. No dosyć mało tej trawiastości jest tutaj, tak jakby ktoś kogoś drażni, może ta trawiastość czasami w tych herbatach, to tutaj... Dlatego chyba do tej pory razem z Nanmei to chyba jest numer 1 albo numer 1 i 2. Dla mnie przynajmniej. Tak. Okej, Mirume. To jest herbata, którą bym się spodziewał, że będzie najlepsza. Tak? Aż tak? Ale zobaczymy. Jest dobra, jest intensywniejsza. Jest tutaj... Tak jak się spodziewałem, mango. Więcej jajeczek jest trochę. Jest mango w smaku. Takie. Chciałem sobie porównać to z Nanmei, ale to jest inne faktycznie. Tak, melon, mango. Troszkę więcej cierpkości, mniej słodyczy. Większa taka dynamika, taka większa pełnia, też trochę takie body już wyraźniej tak zaznaczone, zdecydowanie. No ale dla mnie naprawdę te dwie po prostu wybijają się tak najmocniej. Najlżejsza oczywiście kabuse, najlżejsza, ale ma coś tak no, naprawdę super w tej prostocie. Od słodyczy poprzez te owocki tropikalne, taki arbuzik. W przypadku Nanmei też tam ta kukurydza, taka trochę taka cieplejsza, tak? Takie wrażenie mam, że chyba mnie akurat te dwie najbardziej zasmakowały. Mnie z kolei te dwie, czyli Nanmei i Mirume. Tak, tak. Ta żywość, troszkę taka większa zadziorność pazur tej Mirume troszkę bardziej mi odpowiada niż takie wygładzenie bardzo tej kabusy. No tak, ale te herbaty też są bardzo dobre, no, tak? Oczywiście, że są bardzo dobre. Bardzo treściwe, takie no, taki koncentrat naprawdę niesamowity. Z Fukamushi jednak trochę bardziej Asanoka dla mnie. Dla mnie bardziej chyba jednak Saemidori. No i Saemidori, ta chūmushi jest na pewno najdelikatniejszą herbatą z tych tutaj. Bardzo wyrafinowana taka. Teraz jak przystyła nawet jakiś taki troszkę migdał poczułem. Znaczy mówisz o tej? O tak, o Saemidori. No może jakaś taka lekka skórka. Skórka winogrona? Skórka winogrona albo też tak. Skórka jakiegoś orzecha. Ale to tak naprawdę delikatnie. Raczej przynajmniej w tym parzeniu nie wyszły takie owoce leśne trochę, które czasami są obecne w Saemidori kultywarze. No może to ten wybór krótszego czasu, tak? No bo jednak 2 minuty, tak. No to... Ona ma jeszcze, myślę, że ma jeszcze duży potencjał na dłuższe parzenie albo na parzenie z większą ilością liści na pewno. No ale jak dla mnie super. Po prostu w momencie, kiedy tutaj doświadczałem kolejnych, to aż, można powiedzieć, nie mogłem się doczekać, co tutaj będzie przemawiało przez ten smak, tak? Naprawdę... No Nanmei i kabuse, no rewelacja po prostu, rewelacja. I każda z nich naprawdę trzyma poziom. Tak? Nie ma no, tutaj złych herbat, na pewno. Natomiast mówisz, że Nanmei jest najtańsza, tak? Tak. Najdroższa jest te dwie są w tej Mirume i kabuse. No tak. No i bardzo fajnie, że to porównanie, tak? Od Fukamushi poprzez Asamushi. Znaczy poprzez chūmushi do Asamushi, tak? No fajnie, fajnie. Super. Ciekawe, która wam się spodoba najbardziej. Tak jest. Shincha. Jeszcze przyjdą kolejne. Ręcznie no zbierana. Tak. Ręcznie zbierana z tego samego pola, co te dwie herbaty. Od tego samego producenta. No i również od niego Tsuyuhikari. Też jeden z kultywarów, które bardziej lubię właśnie. Za aromatyczność dużą. Ale zobaczymy. Co roku jest to trochę inaczej. I no i za to też tak lubimy te herbaty świeże. To pewna niepewność i oczekiwanie, jak to smakuje w tym roku. Dobrze. Jeśli jest coś, czego chcielibyście się jeszcze dowiedzieć o herbatach Shincha, no to spokojnie możecie pisać, tak? Pisać w komentarzach, czy też pisać do nas na maile. Pisać do nas na maila. I no my lubimy, tak? Jeśli macie jakąś interakcję z nami, że możemy się też podzielić tym, co gdzieś tutaj doświadczyliśmy. Także super. Mam szczerą nadzieję, że już udało się nam o Shincha przekazać prawie wszystko. W artykułach na blogu, w poprzednim filmiku. W tym, ale jeśli jakieś wasze pytanie sprawi, że odkryjemy, że jeszcze czegoś tutaj nie przekazaliśmy, no to będzie super, będzie nam miło. Jasne. Dobra. Dziękujemy wam bardzo za oglądnięcie tego filmu, za waszą cierpliwość, za to, że jesteście. Dzięki i do zobaczenia. Nie będziemy się śmiać dzisiaj. To jest bardzo poważny filmik i jesteśmy poważnymi ludźmi. Nie będziemy się śmiać. Prefektura Shizuoka jest zdecydowanie największym producentem herbaty w Japonii. Bardzo duża część powstającej tu sencha to herbata w stylu Fukamushi.